Puls Bożego Serca, czyli Ojcze Nasz. Z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, że krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Pan powiedział do Mojżesza: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego naciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Papież Franciszek wspomniał w jednym ze swoich dokumentów o Orfeuszu. Ten mityczny bohater udaje się do Hadesu, aby wyzwolić z niego swoją ukochaną Eurydykę. Ona znalazła się tam po ukąszeniu żmii. Chrześcijanie w katakumbach przedstawiali Chrystusa jako Orfeusza. Wiemy, że Orfeusz udał się do Hadesu i grał na swojej lirze tak pięknie, że ci, którzy strzegli Hadesu, pozwolili mu wyprowadzić Eurydykę z niego, ale pod warunkiem, że nie będzie się za siebie oglądał. Orfeusz wyruszył więc w powrotną drogę, ale nie wytrzymał, bo nie miał pewności, czy jego ukochana idzie za nim, i się odwrócił. I na zawsze stracił ją już. Nigdy nie odzyskał. Chrześcijanie mówią, że Chrystus jest takim Orfeuszem, który nie odwracał się. Przyszedł do nas, do naszego Egiptu, do naszego grzechu, do naszego zniewolenia, cierpienia, krzyża i wyprowadził nas, nie oglądając się. Jest tym Orfeuszem, który stał się dla nas oblubieńcem, który nas umiłował, ukochał i który pragnie zaprowadzić nas do swojego Ojca. Każdy z nas ma jakiś Egipt, każdy z nas przeżywa jakieś cierpienie, jakiś krzyż. W życiu każdego z nas jest jakiś faraon, który go prześladuje. Najczęściej to jest faraon, który mieszka we mnie. W życiu każdego z nas są jakieś rydwany, jakieś wojsko, które nas ściga. To jest nasza sytuacja, może nawet ta, którą przeżywamy teraz. Społeczne zamknięcie, odizolowanie, nie umiemy się odnaleźć i wołamy, prosimy o pomoc. Sami się z tej sytuacji z Egiptu nie wydostaniemy. W Księdze Ozeasza czytamy, że Bóg mówi: jakże mogę Cię zapomnieć, Izraelu? Moje serce się wzdryga. Serce Boga mówi nam o tym nieustannie, że nas kocha, że się wzdryga, że nie pozwoli nam zostać w takiej sytuacji. I dlatego mówi: napatrzyłem się na Twoją biedę, na Twój krzyk, na Twoje wołanie. Chcę Cię wyprowadzić z Egiptu. Nie chcę, żebyś w tym Egipcie przeżywał. Warto otwierać słowa Biblii. Warto szukać w Biblii takiego miejsca, które będzie nam mówić w sposób szczególny o Bożej miłości. Cała Biblia o tym mówi, ale są takie miejsca, tak jak w naszym organizmie, gdzie możemy zbadać puls, zbadać łatwiej, szybciej, pewniej. I takim miejscem w Biblii jest Ojcze Nasz. Modlitwa, która jest wyciągnięta z serca Boga. Sam Jezus Chrystus wyciąga ją ze swego serca i mówi nam o tym, jak bardzo Bóg nas kocha. Sami z siebie nie możemy tej modlitwy wypowiedzieć, bo ona byłaby bezczelnością, bo tylko może się tak modlić sam Boży Syn, jednorodzony Jezus Chrystus. Ale Kościół nas uczy w katechizmie, że będąc w sytuacji niewolników, możemy wołać Ojcze, ponieważ sam Syn Boży nas do tego ośmiela. Tak się modlimy w liturgii, ośmielamy się mówić Ojcze Nasz. Chciałbym Was zaprosić do takiej przygody, do takiej wędrówki razem z modlitwą Ojcze Nasz, z tym pulsowaniem serca Boga. Jak ona będzie wyglądać? Papież Benedykt XVI w swoim dziele Jezus z Nazaretu wspomina o starcu z Kościoła Wschodniego, który lękał się mówić modlitwę Ojcze Nasz, tak jak my się modlimy.
ponieważ nie czuł się godny. Postanowił modlić się tą modlitwą od tyłu. Jako niewolnik zacząć się modlić od tyłu, w spak, po to, żeby dojść później jako Boże dziecko do tego wyznania Ojcze nasz. I mówił, że jest to droga paschalna, że jest to droga, którą przechodzimy od niewolnika, od Egiptu do Ziemi Obiecanej. I oto zapraszam do tej przygody. Zapraszam do tego, abyśmy razem z modlitwą Ojcze Nasz, która tchnie całą Biblią, w której jest zawarta cała miłość Boga, wszystkie wersety Biblii, abyśmy przeszli także tę historię zbawienia. Od krzewu gorejącego, od momentu, kiedy Bóg zaprosił Mojżesza do tego, żeby wyprowadził jego lud, aż do wejścia do Ziemi Obiecanej i do spotkania się z Bogiem w Jego świątyni. Zapraszam na puls serca Bożego, czyli Ojcze Nasz.